Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część szósta. Jak na przestrzeni lat zmieniała się archeologia? Wie pan, archeologia się niezmiernie zmienia. Właśnie z powodu wejścia, już teraz nie będę mówił o epoce kamienia, ale z powodu no niektórych takich rzeczy, jak na przykład wejście genetyki dzisiaj, prawda? To zmieniło nas cały świat i nasze pojmowanie etnogenezy już zmieniło, a zmieni jeszcze bardziej. Zasiedlenia Europy w poszczególnych okresach i tak dalej, początkach ludzkości, emigracji z Afryki i do Afryki, bo były również i do Afryki, z Europy. Także to jest zupełnie inny świat. Jak ja jeszcze nie zajmuję antropogenezą, zresztą nie miałem okazji, bo to, żeby zajmować się antropogenezą, to trzeba jeszcze mieć materiał, to znaczy szkielety i to jest początek, ale jeden szkielecik tylko, dobry co prawda, z Wilczyc mamy. Ale jak czytam to, co rok to jest nowy gatunek człowieka, czy człowiekowatych i tak dalej, i tak dalej. Zmiana całkowicie filozofii ewolucji człowieka. No, do tego jest potrzebne niesłychane zaplecze naukowe. Niesłychane. Już nie mówię o pracy w terenie i tak dalej, która jest jednym problemem w sobie, ale datowania. Te datowania się zmieniają co chwila, bo przychodzą nowe metody. Bo wiemy już, że to, co datujemy, nie zawsze datujemy, co chcemy datować. Że daty są dobre, ale one nie odnoszą się do tego, co powinny, do czego się powinny odnosić i tak dalej, i tak dalej. Że datowanie jest tylko bardzo przybliżonym, że jest to sprawa niezmiernie skomplikowana. Dawniej, w początkach datowań C14, tak jak się miało jedną datę, to już człowiek był bardzo szczęśliwy. Dzisiaj, jak na stanowisku nie ma się 50 dat różnymi metodami C14, to w zasadzie można powiedzieć, że to stanowisko jest marnie datowane. Kiedyś mój przyjaciel, który kierował laboratorium w C14, powiedział, że jak masz jedną datę i ona nie odpowiada twoim wyobrażeniom o tym, jaka ona powinna być, to całe życie spędzisz tłumacząc, dlaczego ona jest niedobra. A drugi z kolei, też kierownik wielkiego laboratorium w Groningen, powiadał, że każda data jest właściwa i dobra, tylko ona nie każda dotyczy rzeczywiście tego, co ty myślisz, że datujesz. No więc jest to bardzo skomplikowane. Poza tym przyszedł materiał masowy, przyszły badania na autostradach, które zmieniły w ogóle obraz polskiej prehistorii. Zwłaszcza w starszych okresach, nie w starszej epoce kamienia, ale w młodszej epoce kamienia. Okazało się, że mamy wielkie osady prawie w całej Polsce. W brązie. Wsie całe, nawet może coś w rodzaju miasteczek. To jeśli chodzi o materiałowe strony. Ale to zaplecze techniczne, ta ścisły związek z botaniką, z zoologią, to jest niesłychany postęp. No jest, a świat archeologiczny jest zupełnie inny niż był kiedyś. Dlatego jeszcze dochodzą tony rozważań teoretycznych. Ja już nie będę o nich mówił, bo to jest zupełnie inny rozdział archeologii. No siedzi się w domu i się wymyśla, prawda? Zresztą no, często bardzo
bardzo niegłupie rzeczy, ale doszedł jeszcze jeden taki element filozoficzno-metodologiczny do naszego myślenia o archeologii. To jest zupełnie inny świat niż dawniej. Jakie są według Pana najważniejsze zmiany w polskiej archeologii od czasów, gdy zaczynał Pan z nią przygodę? Wie Pan, no jak myśmy, to znaczy jak ja zaczynałem, to na to patrząc teraz, z punktu widzenia i mojego doświadczenia, z tego co teraz wiem, to nasza na początku archeologia w połowie XX wieku, tuż po połowie XX wieku, no była taka trochę bardziej XIX-wieczna, no głównie skupiona na zabytkach. Oczywiście były te niektórzy no mieli nieco zmienione podejście metodyczne, bardziej społeczne do archeologii i powiedzmy społeczno-kulturowe raczej niż bo co to dużo mówić. Ta archeologia, ta, której ja zaczynałem, to była taka no, taksonomia zarówno zabytków, jak i taksonomia tak zwanych kultur, które, to znaczy jednostek kulturowych. Nikt nie wiedział, co to jest jednostka kulturowa, co ona znaczy w rzeczywistości i tak dalej. Do dziś nie wie zresztą, no ale to już jest, to jest inna sprawa. I głównie ludzie się tym zajmowali, datowali metodami typologicznymi. I tworzyli kultury, ciągi kultur i tak dalej, jedna się z drugiej wywodziła, no coś takiego a la genetyka, genetyka archeologiczna, co w ogóle nie ma żadnego wspólnego ani języka, ani metody, ani wspólnej rzeczywistości z prawdziwą genetyką. No. Także no jest to inny świat, to jest bardzo, trzeba byłoby analizować poszczególne działy archeologii i to, co się zmieniło. Co można było robić w archeologii w czasach PRL-u, czego dziś nie można i co można badać dziś, czym nie można było się zajmować w Polsce Ludowej? Wie Pan, no, teoretycznie można było wszystko, jeśli się miało pieniądze. No, nie było żadnych zakazów politycznych, że Pan tego nie będzie robił albo tamtego nie będzie robił. Archeologia, o ile w historii, to jak wiemy wszyscy, że można było wpływać na rozwijanie pewnych kierunków, to w archeologii nie. No, nie chcę mówić o tym, że prawda, ta kwestia słowiańszczyzny i ziem zachodnich, to ona była zupełnie inaczej traktowana, niż byśmy to dzisiaj powiedzieli. No ale to tylko w taki, właściwie ja to widzę jako jedyny taki upolityczniony zakątek archeologii, za którym miały niby przemawiać racje państwowe. Byliśmy tam zawsze i jesteśmy znowu, tak. I te na przykład, ale to jeszcze sprzed wojny dążenie, żeby z tych biednych grodów łużyckich robić pierwszych Słowian, czy tam wczesnych Słowian i tak dalej. No ale to również i podłoże polityczne to wszystko ma. Przede wszystkim było trudniej o współpracę, jeśli ktoś chciał, bo do dzisiaj są tacy, którzy chcą i nie chcą, współpracować z innymi naukami. Jest wielu badaczy, ja nie chcę ani nazwisk wymieniać, ani którzy no, uważają, że oni tylko potrafią, to znaczy nie potrafią, że najważniejsze to jest rozkopać stanowisko, je opublikować, jakby przedstawić światu inwentarz i powiedzieć coś tam, z czym to ono się wiąże, a może z tym, z tą kulturą, a może z tamtą kulturą i tak dalej. Natomiast i o to było trudniej. Ja akurat nie miałem trudności. Ale w rzeczywistości było trudniej. Trudniej było współpracę z paleontologami, z zoologami. Dzisiaj ona jest znacznie łatwiejsza. To dla mnie są najważniejsze rzeczy. Natomiast
takich ograniczeń horyzontów no, w zasadzie nie było. No, nie można było, bardzo trudno było prowadzić badania za granicą. Ta sprawa afrykańska jest wyjątkowa. Przetarł drogę do takich możliwości profesor Michałowski. Ale to jest skomplikowana historia, dlaczego on przetarł i tak dalej. Ja już nie chcę o tym mówić. Więc to jest jedna strona medalu. Inaczej finansujemy naukę niż teraz. Tam w ostatnich latach 10 socjalizmu tak zwanego były też problemy i w ramach tych problemów się robiło, ale to one nie były tak bardzo sformalizowane. A te pieniądze niby dostawało się na problemy, ale one były na utrzymanie instytutu, ale można było z tego uszczknąć pieniądze na badania. Zresztą nie takie małe, jak na przykład w moim wypadku i w wypadku innych osób. Dzisiaj jest to bardzo zależne od indywidualnych starań, przemyśleń, problemów, jakie się chce rozwiązać, ale również nastawienia wszelakich fundacji i ministerstwa. Co ma priorytet albo mniejszy priorytet, gdzie coś można używać więcej dla tak zwanej humanistyki, bo jak pan wie, my jesteśmy w tej humanistyce i jesteśmy finansowani tak jak humanistyka, to znaczy wam nic więcej nie potrzeba, jak zeszyt albo ryza papieru, długopis, no i może komputer i koniec. I tak jesteśmy finansowani. No, natomiast potrzeby finansowe archeologii są większe niż na przykład geologii, niż wielu nauk, które no, uznaje się za przyrodnicze. Czy 1989 rok dużo zmienił w polskiej archeologii? Wie pan, no trudno, no, to znaczy tak, to zmieniły się zarówno niektóre ustawy, jak też i bardziej się zdemokratyzowała akademia. Znaczy wyłanianie dyrektorów odbywało się na podstawie wyborów Rady Naukowej, więc było nawet inaczej niż jest dzisiaj. Dzisiaj Rada Naukowa właściwie nie ma gadania, jeśli chodzi o wybór dyrektora. Znaczy, dwóch członków Rady Naukowej może uczestniczyć w komisji. I na tym polega cała rola Rady Naukowej, gdzie oni są zresztą mniejszością w tej komisji. Rada Naukowa nie jest w stanie swojego słowa w komisji narzucić. Potem wyłanianie podobnym trybem kierowników zakładów i jednostek. Więc niewątpliwie znaczna demokratyzacja. Zmiana ustawy, która tworzy z instytutów jednostki samodzielne pod względem prawnym, na przykład prezes akademii, a dawniej sekretarz lub prezes nie jest w stanie narzucić niczego dyrektorowi instytucji, jeśli ten dyrektor uzna, że taka działalność czy inna jest niekorzystna dla instytucji, albo że taki wydatek jest niekorzystny i tak dalej, i tak dalej. No jest olbrzymia swoboda pod tym względem. Natomiast pod względem tego, co ma kto robić, to mniej więcej było podobnie, że plany były wyłaniane w zakładach. Dziś też dyrektor nie narzuci jednostkom podległym, że muszą to i to robić. W każdym razie no, w jakichś wyjątkowych sytuacjach może tak. Natomiast normalnie nie. Więc pod tym względem ja nie widzę jakiejś takiej kolosalnej różnicy poza, no nie mówię o kolosalnej różnicy możliwości kontaktowania się ze światem. No to jest w ogóle
inna planeta. I kontaktowaniu się z literaturą zagraniczną, no do tego wchodzą same nowoczesności, internet i tak dalej. Ale już pomijam to. Ten instytut zawsze miał dobrą bibliotekę, bo mieliśmy bardzo dobrze wymianę nawiązaną z wieloma instytucjami. Mieliśmy pewne kontakty nawiązane od lat i zatwierdzone w Akademii w zakresie wymiany z Francją, z różnymi instytucjami, głównie państwowymi francuskimi, możliwościami stypendiów we Francji itd. Tak było również z niektórymi innymi krajami. Ale to, co teraz jest możliwe, to pod tym względem, to jest... Pan może sobie tego nie zdawać sprawy, bo pan jest znacznie młodszy, ale dla mnie to jest niesłychany wprost. Niesłychana wprost zmiana na lepsze.